Powiedz mi, no bo w ostatnim kawałku z Mateo, tym najnowszym, pojawił się twój wers, w którym mówisz o tym, że kocha cię Urząd Skarbowy i 100 tysięcy złotych musiałeś zapłacić. O co chodziło? Co to był za zaległy podatek? Czegoś nie zauważyłeś? To nie był raz. To było chyba 15 raz, kiedy ja płacę 100 koła podatku, odkąd tu jestem w tym państwie. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego płacimy podatki. Wyobrażasz sobie żyć za 2,5 tysiąca? Nie wyobrażam sobie żyć nawet za... A za 10 tysięcy? Też nie. Uwierz mi, no ja... Ale przecież to jest kupa kasy, no. Nie, dla mnie to są jakieś marne grosze. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. A dzisiaj moim gościem jest Popek, posiadacz najbardziej charakterystycznej twarzy w Polsce, a zarazem człowiek orkiestra, który zawodowo zajmuje się m.in. muzyką, sportami walki, a ostatnimi czasy także aktorstwem. Wiem, że część z Was od lat czekała na ten odcinek. Aby dodać mi sił do pracy w kolejnych tygodniach, koniecznie zostaw suba. Wiem, że wiele osób ogląda mój kanał, jednocześnie go nie subskrybując. Pokazał to odcinek z Adamem Kornackim, który w nieco ponad tydzień zgromadził 1 000 000 odsłon. Czy Popek pobije ten wynik? Wszystko, moi drodzy, zależy od Was. Urosłeś coś, kurwa. To było pierwsze auto, które układałem, to był maluch. Zaraz mi o tym opowiesz szerzej. W każdym razie widzę, że zapakowałeś mój samochód dosyć solidnie. Kask. Tak, rękawice. Odbieram cię z treningu, sportowe życie. No, kluczyki ci się też przydadzą. Kluczyki już mam. On jest na luzie? Tak. Zresztą ty bez kluczyków też byś sobie poradził. Poradził sobie za. Ile mniej więcej potrzebował na to, żeby takiego malucha... Szybciej niż nie zrobić kupa. On jest na ręcznym, tak? Tak, jeszcze jest na ręcznym, więc wrzucisz wsteczny, fajnie, że jest pierścień, nie? On jest, on tu hamulce działają? Czy działają, tak, wszystko działa. Musisz w dół wbić i do tyłu. Ja cię pierdolę. Pozwolę sobie odkręcić okno. Jasne, możesz troszeczkę w dół z nim zjechać. Bo tu klimatyzacji nie ma, nie? Niestety. No niestety. To nie to, co mój motor przewiewny. Tak, ty jesteś przyzwyczajony do takich luksusów, ale... Bardzo ci się w życiu wszystko poukładało, wydaje się, nie? Masz stałą pracę, którą jest federacja, oprócz tego są zlecenia związane z filmami, z różnymi produkcjami, koncerty. Ty jesteś takim człowiekiem wielu talentów, można powiedzieć, co? Robię dużo rzeczy naraz. Nie wszystkich się udaje mi jakoś tam odnaleźć, ale najtrudniejsze jest połączyć muzykę ze sportem. Bo? Bo muszę grać koncerty i po tych koncertach wracając do domu. Jestem tak wygrzany, zmęczony. Na przykład ostatnio grałem 2 koncerty w Niemczech jednego dnia i musiałem przyjechać, musiałem położyć się spać rano o godzinie 6 po drugim koncercie. Obudziłem się o 9, musiałem przyjechać do Polski i na sparingi. Intensywnie, no ale wiesz, za co pracujesz, nie? No tak, ale nie jest to łatwe, żeby połączyć i jestem naprawdę wykończony potwornie za każdego dnia. Mam 2 treningi dziennie, musiałem podwoić te treningi, żeby poprawić moją wydolność. No to teraz jeszcze będziesz miał saunę między tymi treningami, bo tak jak zauważyłeś, w maluchu jest dosyć ciepło. Tak. Powiedz mi, no bo w ostatnim kawałku z Mateo, tym najnowszym, pojawił się twój wers, w którym mówisz o tym, że kocha cię Urząd Skarbowy i 100 tysięcy złotych musiałeś zapłacić. O co chodziło? Co to był za zaległy podatek? Czegoś nie zauważyłeś? To nie był raz. To było chyba 15 raz, kiedy ja płacę 100 koła podatku, odkąd tu jestem w tym państwie. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego płacimy podatki. Jest tak dużo i tak dalej, ale no to już nie ja to wymyślałem, bo no odkładasz tych pieniędzy, no odkładasz, wydaje ci się, że je masz, ale przychodzi ten dzień rozliczeń i musi zapłacić 100 koła, czy nawet więcej tego dochodowego, czy przeróżnych tych VAT-ów, PIT-ów, NIP-ów. No i ostatnio, aż jeden filmik nagrałem, przyszedłem do urzędu i chciałem sobie wziąć papier, bo wziąłem kredyt na chatę, kupiłem dom. W Warszawie czy w Łodzi? Poza Warszawą. Okay. Kupiłem dom. I brakowało mi tylko jednego papierka, zaświadczenie o płatności na czas, nie? Tak. I oni wtedy sobie zawsze weryfikują. Tak, i oni sobie zweryfikowali, baba powiedziała, że mam do zapłaty, a miałem tylko zapłacić jakieś tam drobną opłatę, a baba mówi, że ma zapłacić 36 tysięcy. Ja mówię, jak 36 tysięcy? I nie miałem tych pieniędzy przy sobie, nie? I proszę ja ciebie, załatwiłem te pieniądze, przychodzę na drugi dzień, baba mówi, że już 86 tysięcy. I ja się pytam, jeszcze coś znaleźli, tak? Ale nie wiedzieli, co... I ja jeszcze miałem nadpłaty 20 koła.
ale w tak dalszym ciągu musiałem zapłacić 80, tam 60 ileś tysięcy i nagrałem to na Instagram, jak wchodzę do urzędu, płacę te 60 parę koła. I jeszcze pani dziękuję. I jeszcze podziękowałem, powiedziałem miłego dnia, zostałem okradziony w biały dzień, jeszcze podziałem. No ale wiesz, z drugiej strony mamy drogi, mamy infrastrukturę. Widzisz, jak tu częście? Widzę. Możesz wyjechać z terenu Gravitana. Jedziemy. Bo tak to będziemy cały czas podbijani. W porządku, natomiast na początku wywiadu zaznaczyłeś, jeszcze gdy widzieliśmy się w zasadzie na twojej siłowni, na której trenowałeś, że Maluch to był pierwszy samochód, który ukradłeś. Pamiętasz? Na popych, jeszcze z górki go popchnąłem, pojałem. Pamiętasz okoliczności tej całej sytuacji? No, byłem dzieciakiem, gdzieś tam miałem chyba 11 lat i to była moja taka pierwsza przygoda z autami. Tak się zakochałem w Maluchu. Ale co, nie mogłeś, ale powiedz mi, no o co chodziło z tymi kradzieżami? Przecież w pewnym momencie ryzykujesz. Ale jak nie miałeś żadnego wsparcia, byłeś pozostawiony sam sobie jako małe dziecko, co miałeś robić? Wiesz, ja musiałem się wychowywać sam. I sam sobie rachunki płacić. Uciekłem z domu i postanowiłem, że będę sam. No i po prostu zacząłem kraść portfele, auta. Na początku to były portfele, później przerzuciłem się na auta. I tak się to skończyło, wiesz, gdzieś tam ucieczką z Polski przed prawem. Szybniesz trochę się da? Tak. Bo będziemy mieli problem z dźwiękiem. Musiałem uciec z Polski i wiesz, no i... I ukrywałeś się też, i ukrywałem się dosyć długo, no. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest możliwe, że polskie organy ścigania nie znalazły Cię w Wielkiej Brytanii? Bo przez omyłkę jakichś urzędników zmienił mi nazwisko. Nie, bez mojej wiedzy w ogóle. I dlatego mnie nie mogli znaleźć. Miałem nazwisko Rak, zawsze, całe życie. A zmienili mi na Mikołajów i tak się stało, jak się stało. No właśnie, ten temat nazwiska to jest bardzo ciekawa sprawa, ale dlaczego akurat na takie nazwisko Cię zmienili? Bo mój biologiczny ojciec miał na imię Mikołajów, a mój ojciec, który był z moją mamą kiedyś, który nie jest moim ojcem i się rozwiedli. Ojczym? Mam, ojczym. Matka nie wzięła z nim rozwodu i zostało jego nazwisko. Okay. Rak. I ja się bojałem na nazwisku Rak. Ale ktoś z urzędników po śmierci mojego ojca zmienił mi na nazwisko Mikołajów. Do tej pory nie wiem w niewyjaśnionych okolicznościach i jestem Mikołajów. Spójrz mi w oczy. No, jest to takie spojrzenie pełne grozy. Jak ta córka na ciebie w ogóle? Moja córka nie widzi tego, moja córka jest we mnie zakochana. No dobrze, ale kiedyś cię zapyta i co jej powiesz? Pyta się mnie raz, co to za oczy, dlaczego tak. Ja mówię, że taki po prostu tatuś jest. Że taki się urodził. Nie do końca, nie mówię tak, ale powiedziałem, że tak tatuś wygląda i koniec, kropka. Okej, okay, no. Bardzo się zmieniłeś w sumie. Pamiętam Cię sprzed paru lat, kiedy próbowałem z Tobą nagrać po raz pierwszy wywiad przy okazji promocji koncertu w Krakowie. No wtedy widać było w Tobie dużo emocji, takiej niepewności, bo nie znałeś tego wszystkiego, co się tutaj wokół Ciebie dzieje. No, rozmawiałem z osobą Ci bliską i okazuje się, że Ty przylatując do Polski sam sobie nie zdawałeś sprawy z tego, jak bardzo tutaj jesteś popularną osobą, już trochę Cię to przerosło. Absolutnie, no i tak było. Przyjechałem tutaj i byłem w ciężkim szoku, nie wiedziałem, że nie będę mógł wyjść na ulicę. Był taki moment, że przyjechałem do Sopotu i musiałem z ochroną uciekać z tego krzywego budynku. Tak, krzywy domek. Krzywy domek, ludzie tam chodzili po oknach, żeby sobie ze mną zdjęcia zrobić. I to było już, ogrom. Uciekałem z ochroną, biegła za mną masa ludzi do hotelu i tak jest gdzieś po dzień dzisiejszy. Jeszcze wiesz, jeszcze ludzie nie ochłonęli, a już jestem tutaj ponad 2 lata. Przeszkadza Ci to? Nie, przyzwyczaiłem się, ale jest to upierdliwe. No tak, to jest na pewno jakiś problem, ale z drugiej strony też dostajesz rekompensatę. Chociażby to, że możesz zapłacić tyle podatków, to świadczy o tym, że wszystko się fajnie układa. Życzę Ci, żeby to trwało, ale zdradziłeś kiedyś, że jesteś osobą, która stara się tworzyć wiele kompozycji do przodu. Rozmawiałem z pewnym dziennikarzem muzycznym, który twierdzi, że jesteś bardzo płodnym artystą przy całym swoim warsztacie. To jesteś też osobą taką, która mogłaby wiele różnych rzeczy muzycznie przygotować. Czy myślałeś trochę o zmianie stylistyki? Ja już dawno o tym myślę i już tak się stało. Bo ja jestem bardzo rozciągliwy muzycznie i pomimo to, że wywodzę się z muzyki rap, robię każdą muzykę, naprawdę każdą, funky, blues, jazz, disco, co mi wpadnie w ręce, robię, kocham muzykę, jaka by nie była i chyba dzięki temu tak łatwo mi to przychodzi. Czy ze sportami walki też tak jest? Jesteś już wszechstronnym zawodnikiem? Czy jeszcze przed Tobą dużo pracy? Pewnie? Dużo pracy, znaczy jestem wszechstronnym zawodnikiem, ale moja wydolność jest bardzo ograniczona poprzez to, jak się prowadziłem przez całe moje życie,
To, jak połączyć koncerty z muzyką, tak naprawdę nie jest to, to jest coś potwornego, żeby to, wiesz, połączyć razem i... A papierosy, wódka, to wszystko jeszcze jest? Nie, wódki nie piję. Narkotyków też nie zażywam. Na pewno gdzieś na wakacjach zrobię sobie porządny balet. Jak w twoim przypadku wygląda porządny balet? No, porządny balet, znikam na 2 tygodnie, mnie nie ma. I co wtedy robisz? No wtedy gdzieś jestem w jakimś państwie, gdzie nie znają mnie tubylcy, siedzę nad basenem, piję drinki. Czyli tak klasycznie, jak pracy na All Inclusive. Dokładnie, poza tym idealnie trafiłeś w punkt, jestem inclusive w mordę szczelił, jak mordę szczelił. Marzę o tym, żeby pojechać sobie na 2 tygodnie gdzieś sam, odlecieć po prostu, wrzucić wszystko z czaszki. Nie, tym razem nie będę mógł pojechać z rodziną, bo mam malutkie dziecko, nie wiem, czy samolotami może latać. Taki, wiesz... Mały bobas, czy 2-miesięczny. A będziesz chciał swojego syna wciągnąć w ten sport walki, czy na przykład środowisko hip-hopowe? Wolałbym muzyczne, no bo to jest jednak łatwiejszy pieniądz. Czy ja wiem, też dużo emocji, niepewności, a tutaj wchodzisz i, wiesz, więcej możesz wygrać. No tak naprawdę jedno z drugim w twoim przypadku fajnie się uzupełnia. No, no tak, ale ja to ja, wiesz, ja jestem taki, jaki jestem, ale... Czy mój syn będzie taki, jesteśmy jedną krwią, ale czy takimi samymi ludźmi? Nie wiem, wiesz. A chciałbyś, żeby twój syn był taki jak ty? Nie chciałbym. Wiesz, że razem z genami przekazujesz też to, co złe, nie tylko to, co dobre, nie? Wiem, nie chciałbym, żeby mój syn był taki jak ja, chciałbym, żeby był normalnym człowiekiem. Tak jak reszta z was. A twoja rodzina jest w pełni taka klasyczna, można powiedzieć? Jakby tworzycie taki monolit? Czy ta raczej... rodzina tak. No bo wiesz, czasami się tak zdarza, że rodzina rodziną, ale jeszcze jakieś kobiety wokół są. No przecież ty jesteś znany i pokus jest dużo, nie? No tak, no, znam dużo ludzi, mam dużo znajomych i tych znajomych zawsze przebywa. Nie zawsze są ci znajomi takimi znajomymi od serca, przyjaciółmi. Czwóreczka. Dużo ludzi na mnie żeruje. Gdzieś tam, ja mam otwarte serce, każdemu podam rękę. W każdym widzę brata i siostrę, ale nie każdy twój brat i siostra jest twoim bratem i siostrą. Ja tego nie wiem. No to jak weryfikujesz tych ludzi? Przecież chyba tylko stare przyjaźnie mają znaczenie. Tak, a weryfikuję, no nieraz szydło wzorka wychodzi po 20 latach, nieraz po 20 minutach. Weryfikuję to w ten sposób, dopóki nie dostanę w pysk od danej osoby mentalnie. Dlaczego Gang Albanii się skończył? To było lata temu, natomiast pokazywałeś mi swój motocykl, tam w dalszym ciągu są jakieś hasła z Gangiem Albanii. No bo to jest moje dziecko, Gang Albanii to jest moje dziecko, ja wymyśliłem. Ja napisałem tą płytę i... A z Borisonem, Robertem macie jakiś kontakt? Borison to jest mój jeden z najlepszych przyjaciół, który pozostał mi w tym kraju. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Z Robertem się nie chcę znać i to się już nigdy nie naprawi. Kurczę, no to co się takiego stało? No, nic się nie stało. No i będę już o tym gadał, że tam wszystkie... To bym zostawił już... To już zostało powiedziane tyle razy, że nie chciałbym do tego wracać. Okay. Rozkopywać starych ran. Bo po prostu on dla mnie nie istnieje, ja dla niego tak samo i trzeba z tym żyć. Tyle. No tak, pojawiają się nowe osoby. Jak ty jesteś w ogóle traktowany przez swoich nowych kolegów z branży, pytam o zawodników KSW? Oni podchodzą do ciebie z respektem, szacunkiem, czy raczej się z ciebie gdzieś tam pośmiechują troszeczkę? Na pewno większość się pośmiechuje, połowę z nich mnie na pewno lubi, jak Wrzosek, Gamrot, Bedrow na pewno, Mariusz Podzianowski i dużo innych tam. Ale na pewno też dużo się ze mnie robi pośmiechujki, że jestem chujnie fighter i tak dalej, i tak dalej. Ja się lubię bić, ja nie jestem jakimś... Nie celuję w mistrzowski pas KSW, lubię się bić, to utrzymuje mnie przy życiu i tylko dlatego walczę i ten. I, no i to wszystko, KSW ratowało mi dupę, nie ukrywam, mówię to chyba po raz setny. A ci, co mnie klepią po plecach i zrobią pośmiechujki, nie klepią tak dalej, mają do tego prawo. Ci, co są ze mną, witam w klubie, bardzo prosta definicja życia. Mateo to jest człowiek, który gdzieś z tobą blisko działa. Menadżer Radek, obrotna osoba, która też chyba pokazuje ci tą właściwą drogę w życiu. Czy teraz możesz powiedzieć, że wokół siebie masz ludzi, którzy odpowiednio cię karierę prowadzą? Tak, dokładnie. Teraz mogę powiedzieć tak z pełną odpowiedzialnością. Radek to jest super facet. Mateo też. Razem robimy muzykę, robimy razem interesy. Nagrywamy rzeczy i ten. I... Zapraszam was notabene na odcinek z Mateo, który tutaj się gdzieś wyświetli na karcie. Myślę, że fajna rozmowa, którą przeprowadziliśmy jakiś czas temu.
Popek, wiesz co, mam jeszcze takie pytanie bardziej natury, jakby to powiedzieć, obyczajowej, bo jesteśmy w tej chwili w stolicy. Tutaj jest wyścig z czasem, presja społeczna, ludzie starają się często pokazać albo gonić za marzeniami, realizując je. Ja sam często wpadając do tego miasta widzę, że staram się wywieźć stąd jak najwięcej mogę. Nie mówię o maluchach ani innych samochodach, tylko po prostu o innych rzeczach biznesowo. Czy to taki pęd za pieniądzem, za karierą jest dobry twoim zdaniem? No musi być, no co mam zrobić, żebrać na rogu, no muszę zapierdalać pieniędzmi, podpisywać umowy, nie wiem, grać w filmach, walczyć w KSW, grać koncerty, no bo jak mam żyć na poziomie, byłoby to niewykonalne, dlatego Wyobrażasz sobie żyć za 2,5 tysiąca? Nie wyobrażam sobie żyć nawet za 10 tysięcy? Też nie. Uwierz mi, no ja... Ale przecież to skupa kasy, no. Nie, dla mnie to są jakieś marne grosze. Znaczy, to bez, no, wiem, że bym musiał tam przeżyć za te pieniądze, ale... To ile dla ciebie to jest taka dobra miesięczna stawka, żeby przeżyć? Jeżeli chodzi o jedzenie samo stricte, no to za 10 kawa bym przeżył, nie? Ale wiesz... Naprawdę? No... Czy ty żartujesz w tej chwili? Nie. Serio? 10 tysięcy potrzebujesz zjeść? No ja wiem, suplementy pewnie z 2000, jakieś inne rzeczy, natomiast no czy... No dobra, no taki masz rachunek w porządku. Ja nie mówię za siebie, mówię za całą swoją rodzinę, dom, prąd, światło i tak dalej. No, tak. To naprawdę wychodzi 10 tysięcy tak na głodniaka. Dobra. Leasingi z auta, wiesz, 10 tysięcy. Ja jestem milionerem bez grosza na dzień dzisiejszy, tak naprawdę. A nie boisz się właśnie, że nie masz jakiegoś zabezpieczenia specjalnego, że wiesz, powiem ci tak, ja przed laty, nie wiem, 4,5 roku już swój program robię. Na początku rozmawiałem z osobami w tym maluchu, które były wielkimi gwiazdami, a teraz w zasadzie w przestrzeni publicznej nie istnieją. I w związku z tym mnie te sytuacje tych ludzi, życiowe drogi, które pokazują, że są często zmienne, nauczyły oszczędności. I... Ja też będę musiał się tego nauczyć, bo to może się źle skończyć, wiesz? No właśnie. Na razie spłacam auta, pieniędzy brak, bo jak już mi się wydaje, że odłożę, to przychodzi do mnie urząd skarbowy, każe mi zapłacić stówę czy dwie i tych pieniędzy się ma. Nieraz jest tak, że biorę zaliczkę od Kawłowskiego, na przykład, bo nie wiedziałem, że ja będę musiał zapłacić za coś, albo wziąć zaliczkę od jakichś innych moich kontrahentów i tak dalej, i spłacać coś naprzód i znowu jechać do przodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie jest łatwe życie w Polsce, uwierz mi. Znaczy, no, uwierzcie nam. Skoro jeszcze chwileczkę rozmawiamy, to powiedz mi o tym, jaki ty masz patent na to, żeby te filmiki swoje pozycjonować, bo ja słyszałem od twoich współpracowników, że ty nawet swego czasu nie wiedziałeś, jak się wygrywa film na YouTube'a. Nie wiedziałem, zaczynałem jakoś, że po prostu ja nagrywam, wrzucam, podpisuję przez ukreskowane, że z kropką i nie mam jej, lecę dalej. Dlatego tam miałem od strony technicznej paru moich znajomych, którzy pomogło mi ogarnąć YouTube, posegregować to w jakąś jedną całość i ten. I no Radek, mój menadżer, dużo mi tu ogarnia. Ja na razie bazuję na... moim dzieckiem był YouTube, teraz zostało się to Instagram. W zasadzie ty jesteś dzieckiem YouTube'a. A ja przepraszam, no dokładnie, jestem dzieckiem YouTube'a, masz rację. Teraz bazuję na Instagramie i na Musical.ly z moją córeczką. Założyłem taki kanał Musical.ly i tam możesz się wykazać muzycznie, tancząc, śpiewając i tak dalej. To szukamy miejsca? Może tutaj sobie staniesz tam chowo. Ale żeś mnie załatwił tym maluchem. Taki silny, a bez pomagania? Nie, tu chodzi o temperaturę w tym aucie. Okej. No wiesz, zaraz wyparuję z ciebie, jak będzie wiesz, ja mam motocyklu. To nie ma hamulców, wiesz o tym? Ma. Bardzo, bardzo słaby, nie? No, trochę tak. Dobra, dziękujemy wam bardzo. Chłopaki, już ci zbiję piąteczkę. Cześć, kamerki. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapi.